Oto moje miejsce pracy i jestem wieloletnim pracownikiem tej instytucji. Zaczynałam jeszcze w Biurze Wystaw Artystycznych. Przechodziłam wszystkie miejsca chyba tej instytucji, od placu 3 Maja przez plac Świętego Józefa aż do tego miejsca. Początki mojej pracy w Galerii Tarasina to rok 99. Wtedy zaczęłam prowadzić warsztaty artystyczne, plastyczne dla dzieci i młodzieży. W Galerii Sztuki Jana Tarasina w Kaliszu pracuję od listopada 2014 roku. Początkowo zajmowałam się tylko finansami. W chwili obecnej zajmuję się zarówno obszarem finansów, jak i kwestiami kadrowymi. To był bardzo szybki, intensywny czas i działania na wielu frontach, ponieważ w galerii zajmowałem się oprawą wizualną wydarzeń, jak i przygotowaniem od strony technicznej. I były to montaże wystaw, były to przygotowania do wykładów, koncertów, czyli takich dodatkowych też wydarzeń, performance'y, to też było sporo różnych technikali tutaj zaangażowanych. Administracją, sprawami administracyjnymi i jestem kuratorem konkursu plastycznego dla dzieci Świat Dziecka. 6 lat to mało w 40-letniej historii galerii, natomiast patrząc na zmiany, jakie zaszły w tym czasie, można powiedzieć, że to bardzo dużo. Myślę tutaj o remoncie pomieszczenia biurowego, o modernizacji zaplecza socjalnego, czy o naszym wirydarzu. Bardzo miło i wspaniale wspominam również zespół, w którym wtedy pracowałem, ponieważ było to bardzo wąskie grono kilku osób i tak traktowaliśmy się dosyć rodzinnie.
dosyć tak przyjacielsko i nie było żadnych zgrzytów, a wręcz sobie tam pomagaliśmy i te nasze działania się przenikały, bo czasami dziewczyny mi pomogły w jakichś technicznych rzeczach, czasami ja im. W pewnym momencie na 5 osób pracujących w galerii pracowałem z 3 Ewami, także była Ewa 1, 2, 3 i... Pracowni pod galerią podejmowaliśmy działania artystyczne w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby, czyli takie podstawy sztuki. Zajmuję się współpracą z wszystkimi instytucjami miejskimi, między innymi oczywiście z Urzędem Miejskim, z Urzędem Miasta, ze Starostwem, z innymi placówkami kultury. Bardzo miło wspominam nasze działania w przestrzeni miejskiej z panem Przemysławem Dunajem. To były bardzo, bardzo barwne, kolorowe, przestrzenne działania. Robiliśmy mega puzzle, klocki dla dzieci, 5-metrowego pajaca ze styropianu, który zawisł na ratuszu i był wprawiany w ruch przez dzieci. Najbardziej cenię sobie kontakt z ludźmi, pracę z moimi koleżankami i kolegami z pracy, ale także praca w kulturze daje możliwość poznawania wielu nowych osób, artystów, działaczy kultury oraz odbiorców naszych wydarzeń i naszych działań. Dzięki temu poznałam bardzo dużo wartościowych i bardzo sympatycznych ludzi. Praca w galerii to również praca z artystami, także tutaj na wielu szczeblach nam się udawało pracować i sporo też takich koleżeńskich i przyjacielskich relacji zostało po tym, bo i przy projektach graficznych, jak i potem przy montażu, gdzie ze sobą współpracowaliśmy i też to dosyć w porządku fajnie brzmiało.
Że pan profesor nam dzisiaj zaufał, że udało nam się z zespołem tą wystawę zrealizować, że mamy to piękne, wspaniałe dzieło, w którym możemy wszyscy w tej przestrzeni uczestniczyć. My dzisiaj wchodzimy w pewien obiekt, prawda, i możemy w tej przez pana profesora wykreowanej przestrzeni uczestniczyć.